Przede wszystkim w pierwszej kolejności przez zdobycz punktową, bo taki był cel, zdobyć 3 punkty. Oczywiście graliśmy z drużyną nisko notowaną w tabeli, ale jest to drużyna, która już udowodniła w poprzedniej kolejce, że przegrywając 1-0 potrafiła odrobić sytuację na 1-1 z Olimpią Elbląg, grając na wyjeździe z Bytowią potrafiła zremisować 1-1 właśnie w końcówce. No i zdawaliśmy sobie z tego sprawę, ale to jak gdyby trochę inaczej widzieliśmy to spotkanie. Widzieliśmy to spotkanie przez pryzmat trochę inaczej niż do tej pory taktyki. Po raz pierwszy wyszliśmy na 2 napastników. Założyłem sobie, że to będzie na tego rywala dobre i ta pierwsza połowa potwierdziła moje, powiedzmy, te założenia. Zdobyliśmy bramkę po takiej akcji zespołowej. Bartek Świączka potwierdził kolejny występ bramką. Akcja taka zespołowa, z kilku podań składająca się. I wydaje mi się, że z perspektywy pierwszej połowy kontrolowaliśmy wydarzenia. Jedynie co gryf nam zagrażał, to takimi dłuższymi podaniami w pole karne, które pewnie wyłapywał Adrian Koszewski. No, druga połowa zaczęła się dobrze, bo złapaliśmy rytmy. Może tych sytuacji nie było aż tak dużo, ale te, które tam mieliśmy, no to były takie dosyć klarowne. I później, jeżeli na gorąco mam coś powiedzieć, no nie ma co tutaj kolorować tego. Przed taki moment gdzieś, nie wiem, między 70 a 85 minutą, że no nie możemy tak jako drużyna grać w taki sposób, cofając się, oddając pole całkowicie rywalowi, zamiast kontrolować mecz do końca. No i to się zemściło, ale no gdzieś tam impuls tutaj ze sztabu trenerskiego, jeszcze czwarta zmiana, Aaron Stasiak szybko wszedł po tej straconej bramce i uratował nam 3 punkty. No to są mecze takie z kategorii, wcale niełatwe. Najważniejszą zdobyczą są te 3 punkty. Wiadomo też, że no, to jest trzeci mecz w ciągu tych, powiedzmy, tygodnia. Wiadomo też, że te mecze z Resłowią i ze Zniczem, no, do samego końca goniliśmy, powiedzmy, energetycznie tamte mecze, biegaliśmy, były wybiegane. No tutaj może czegoś tutaj zabrakło, tak, w tym meczu może aż takiej energii, ale no czasami mówię, no, ciężko, tak, te mecze, które takie potocznie, takie jak z gryfem, czasami niby łatwe, ale no, czasami są bardzo trudne, ale to nie usprawiedliwia naszej gry tam przez 15 minut w drugiej połowie, bo sami się prosiliśmy o, powiedzmy, o tą bramkę. Dobrze, że się to skończyło, tak skończyło. Musimy wyciągnąć wnioski i mieć z tego jak gdyby nauczkę, a punkty zabieramy do Łęcznej. Mam nadzieję, że teraz się przede wszystkim musimy dobrze zregenerować i skupić uwagę już na najbliższym spotkaniu z Bytowią, ale to dopiero za kilka dni.